Właśnie już dojeżdżamy do Sobótki naszym wspaniałym pociągiem. Jest teraz godzina 7:15 rano, 15 lipca 2022, piątek. Zaczyna się weekend, to już jest Sobótka właśnie, o. Pięknie, czas. To jest piękna nasza Sobótka. Nie wiem czy... o, była pięknie, proszę. To jest Sobótka, musicie uwierzyć. To jest stacja Sobótka. Tutaj będzie widać, że jest... o, tam będzie widać stację. Dobrze, więc jesteśmy w Sobótce teraz. Droga Oławo przysięgła suwerenów wszystkich Słowian, wolnych ludzi, Lechitów, Polaków. Z polskim prawdziwym DNA. Trybunały Ludowe. Polscy nowi słowiańscy sędziowie, polscy nowi słowiańscy prokuratorzy, zwracam się do was tu i teraz w Sobótce. Mimo że przejeżdżając przez Sobótkę, jadąc do Dzierżoniowa, zwracam się do was, abyście zapisali w swoich dokumenta służbowych, tak można byłoby powiedzieć, dotyczących waszej pracy i karania wszystkich bandytów polskojęzycznych nawet, którzy teraz tym bardziej sprawując swoją władzę jako pracownicy sądowi, na przykład sędziny, a tym bardziej te z nierodzinnego, prokurwatorki, ich dobre kumpele oraz inne szajki, które tam mogą być złożone z różnych innych pracowników sądowych niższego szczebla. Zwracam się do was. Ławo przysięgła wolnych sądów, suwerenów, Ariów, Lechitów, Słowian i wszystkich plemion słowiańskich rozsianych po całym świecie, abyście należycie ukarali tego skundlałego bandytę międzynarodowego sądowego Magdalena Kaliszewska, wieloletni pracownik korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, którą wydała na ten świat ziemia dzierżoniowska, gdzie właśnie teraz jedziemy, abyście wydali surowy, należyty wyrok. Ten skundlony bandyta międzynarodowy sądowy Magdalena Kaliszewska nęka mnie uporczywie już piąty rok, wytaczając mi sprawy sądowe i prokuratorskie już 5 lat. Jest to uporczywe nękanie mojej osoby, ponieważ ona robi to świadomie jako pracownik sądu i nęka mnie bezpodstawnie tymi wyssanymi z dupy sprawami sądowymi i prokuratorskimi. To nęka mnie, moją rodzinę, moich najbliższych, a nigdy sobie nie życzyłem, aby właśnie tak było. Jest to następna stacyjka. Oto jest Sobótka Zachodnia. Jest to Sobótka Zachodnia. Nigdy sobie nie życzyłem. Droga Ławo przysięgła suwerenów, wolnych, żywych, świadomych ludzi żyjących poza Matrixem, aby jak jakikolwiek bandyta i złoczyńca sądowy, jakikolwiek w czarnych ciuszkach, to może być sędzia, prokurator, ktokolwiek, to może być nawet nie minister niesprawiedliwości gdzieś tam w stolicy, aby poprzez swoje różne decyzje korporacyjne, aby nękał mnie uporczywie piąty rok i bardzo mi komplikował życie i mojej rodziny. Dlatego niniejszym uważam, że poinformowałem was skutecznie tutaj w Sobótce. Droga Ławo przysięgła suwerenów, wolnych ludzi, świadomych,
sprawujących swoją władzę samodzielnie, poza parszywą zmianą lub państwem polskim, że mam roszczenie uzasadnione w ponad 100%, aby bandyta międzynarodowy sądowy skundlony Magdalena Kaliszewska jako wieloletni pracownik korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław III Wydział I Cywilny, aby ją należycie ukarać za to, że ona nęka mnie uporczywie już piąty rok, kontynuując te swoje skundlone i bezsensowne sprawy sądowe i prokuratorskie, które wytoczyła już 5 lat temu i kontynuuje to. Sprawy karne, sprawy prokuratorskie. Dlatego niniejszym... O, proszę bardzo, tam mamy fajną swobódkę. Dlatego niniejszym wzywam nowe państwo polskie, nowy system sprawiedliwości i istoty, które będą go tworzyły, aby należycie ukarać tych wszystkich skundlonych przestępców w togach, którzy są na etacie obecnego Ministerstwa Sprawiedliwości, których nazwiska są zaangażowane na tych wypocinach i papierkach, postanowieniach, jakichś tam wyrokach, decyzjach sądowo-prokuratorskich i tak dalej, aby ich wszystkich surowo ukarać, a najlepiej wydać ich przed moje oblicze, abym osobiście odczytał im mój akt oskarżenia suwerena i wykonał wszystko co do kropka i co do przecinka, wszystko tam co będzie napisane, a musi być to kara surowa, aby ich należycie surowo ukarać. Dziękuję, że mogłem poinformować wszystkich wszem i wobec, że skutecznie poinformowałem nową Polskę, suwerenów, republiki suwerenów, rody suwerenów o roszczeniu, jakie mam jako suweren względem skundlonego bandyty międzynarodowego sądowego Magdalena Kaliszewska, wieloletni pracownik korporacji Sąd Rejonowy Wrocław III Wydział I Cywilny. Dziękuję bardzo. Już minęliśmy sobotkę i jedziemy w kierunku Świdnica Miasto. Dolny Śląsk. Dziękuję.